Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A ja jestem Gringrów, a to jest Pancerny Wtorek, seria, do której powróciłem. A je, powróciłem, tak jest. Dlaczego powróciłem? Bo gram w czołgi już od dawna, tak naprawdę, od dłuższego czasu po nagrywaniu poprzednich Pancernych Wtorków cały czas grałem, ale nie nagrywałem. Nie pytajcie dlaczego. Ja to w ogóle mam takie jakieś załamania YouTube'owe. Nagrywam, nie nagrywam. You know, to tak wygląda, jak tak wygląda. W każdym razie... jesteśmy w czołgach. Gram Objectem 257, który prowadzi do ISA. Bo wyobraźcie sobie, przypomniało mi się, że rok temu ze skrzynek świątecznych dostałem unikatowy... styl 3D. To się chyba tak nazywa, do ISA 7. Więc sobie pomyślałem, no fajnie byłoby go mieć. W tym roku dostałem do Objecta 430. Znaczy, ogólnie mam wszystkie style, ale no... mówię, jakie czołgi mam. A i w ISA 400... nie ISA, tylko Objecta 430 wbiłem. Ten styl mam, zagrałem nim dwie bitwy i stoi se w garażu. Pomyślałem, że ISem będzie chyba ładniej, fajniej. To zbieram te style. Dobra, co z tej strony mogłoby przyjechać dość szybkiego? Na pewno nie Fosz. Myślę, że śmiało możemy już na kapa wjechać. Oni lada moment powinni się z tej strony pojawić. Już mnie coś widzi. Fosz już jest na miejscu. Proszę bardzo. Eseta też przyjechała. Dobra, no to my mamy kapa. Teraz budujemy i prowadzimy presję. Tylko tym Esto to mógłbyś się schować. Gościu, też masz styl do estety. No ładny, ładny. No i w tym momencie mogliby nam się zacząć tutaj goście zjeżdżać, bo budujemy na nich presję tylko po to, żeby oni jak najszybciej na tego kapa przyjechali. Ja nie kapuję po to, żeby wygrać, tak? Ja kapuję po to, żeby... Tak, 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 Albercie, ustaw się bokiem. To jest najlepsza rzecz, na jaką mogłeś wpaść. Ja tylko wywieram na nich presję, to jest mój cel. Wywrzeć na nich jak największą presję. I widzicie, 113 już to robi. 113 już tutaj stara się tego kapa zbić za wszelką cenę, dostając w ciry. Oho. No i zbili kapa artom, ale to nic. A czy z doświadczenia wiem, że drużyna kapująca to miejsce przegrywa najczęściej. Więc jakby mam nadzieję, że nie tym razem. Co do mnie, mojego stylu gry, jestem wylewem, tak? Ja w czołgi gram tyle o ile. Staram się jak mogę, do teraz po 9 prawie tysiącach bitew, tak, to mam 9 tysięcy bitew, staram się rozszyfrować mechanikę i zrozumieć ją na mój własny sposób. Jakoś mi to idzie, bo WN mi rośnie. Ja zacząłem tę grę grać jak debil, w sensie lightem to myślałem, że się jeździ na środek mapy i umiera, więc wiecie, jak ten WN się zachowywał. Teraz WN mi rośnie, jestem z tego zadowolony, a to jest najważniejsze. Co tu mamy? Jet to... Wyrywałem się pod artę generalnie. Super. O, ja bym chciał jakieś obrażenie jednak porobić. Sam się mów, gościu. Sam się mów. A... generalnie słabo. Nie, ja dostałem, żeby nie było. Jest i Fosz. Magazynek, nie? No dobra, tylko że no w takim tempie to my to zdążymy skapować, a ta bitwa wcale nie będzie taka dobra. Dobra, jedzie T110-4. No, ale oni tu nie wiadą, oni nie zdekapują. O, ale arta zdekapowała, no dobra. Ale to co, to na tyle? Kolejna arta zdekapowała. Ja może zjadę z tego kapa. Ja chcę oddać kilka strzałów, wiecie? Bo ja naprawdę bym chciał coś więcej zrobić. Oho, no ale panie Albercie, tak tobie robić nie będziemy. No dobra. Nie jest to co prawda ilość HP, którą chciałbym mu zbić, ale... Ale... No co, no zero support, no dwie arty są, one tu nawalają w to miejsce. No to co się dziwicie, Roget to jest z tej strony. A standard, aha, standard już padł.
Eseta spadła od GW Tigera. Albo coś go tu spotuje. No albo nie wiem. No Arty, Arty, co ty nie powiesz? Naprawdę? Mam nadzieję, że... Nie no, muszę chyba zjechać z tego kapa. Ale nie kapujcie, chłopaki, to bez sensu. 4, 3 i zjeżdżam z kapa. Ale to nie ma sensu. To tak czy siak nie ma sensu. Bo już wygramy. To już chociaż temu foszowi będę chciał strzelić. O, magazynek fosz. Masz tu jakiś słaby element, który mógłbym przebić? No nie masz, ale... No ale niech ci będzie już wtedy. Jeszcze jeden strzał bym chciał oddać i będę wtedy w miarę happy. Dobra, no chodźcie, nie kapujcie. Dwa czołgi są tam, GW Tigera nie widać, ale to nic. To Progetto moglibyście dojechać, chłopaki. Żeby sobie tylko damage i WN porobić. Progetto po jednym strzale. No dobra, może taran wleci. On oddał dwa strzały. Wleci taran. O, wleci taran. Dobra, wleciał taran. No i pięknie. No i prawie, no nie no, warunek mój spełniony. 687 WN mam. 775 w tej bitwie zrobiłem. No to wiecie, dla mnie to już jest, jak na moje warunki, całkiem spoko. No i pięknie, 1290 WN. Może się uda jeszcze jeden strzał oddać tamtej arcie, która została tam w rogu mapy. Da. Utonęła sobie Arta. Fajnie, miło z jej strony. O! O! O, tylko mam odłamkowo burzący ustawione, więc jakby... Dobra, chyba zdążę przeładować niż on. A, może bym go trafił. Dobra, no trudno. W każdym razie bitwa wygrana. To jest najważniejsze dla mnie. Dwa fragi, za chwilę się jeszcze tego boostera użyję do expa. Ja mówię, jak na moje standardy, jak na kiepski początek, dla mnie bitwa całkiem spoko. Bo mówię, weźcie poprawkę na to, że ja po prostu jestem słaby w czołgi. Ale staram się jakkolwiek używać głowy. No cóż. Jakieś paczuszki. Ja już mam prawie chyba wszystkie zebrane. Także aż tak mi na tych paczkach nie zależy. Mody strasznie mi tu zamulają, ale to nic. Dobra, użyjemy sobie boostera. Co to jest za medal? A, zniszcz po... Okej. Okay. To prawda, staranowałem. Niewiele brakuje mi do silnika. Wiem, że mam wolne, ale... Nie chcę używać. Póki jest ten bonus świąteczny, to ja sobie go używam. Ja wam może pokażę te dwie dziesiątki, bo mam dwie dziesiątki. Poprzednio jak nagrywałem, to nie miałem. To jest Object 430U. Już z zamontowanym stylem. Dość fajny czołg. Naprawdę fajnie się mi nim gra. Właśnie ustawmy sobie to przyspieszone szkolenie. Fajnie mi się nim grało. Dwie bitewki chyba nim zagrałem tylko, ale to wystarczyło, żeby poczuć to. No i Type 5 Heavy, którego zacząłem robić 2 lata temu. Kiedy to jeszcze te czołgi były całkiem spoko. Teraz ponoć po tych nerfach są mnie do grania. Chociaż mi się nadal fajnie tymi czołgami gra japońskimi. No dobrze, o tu widzisz, na KW1S też bitewkę wygrałem wcześniej, przed nagrywaniem. Tylko tutaj nie zrobiłem absolutnie nic. No ale to nic. Użyj. Bonus użyty, bo na tym KW1S mam trolla zamontowanego jakimś cudem, robię sobie KW8.5. Ja mam taki cel, żeby wszystkie czołgi sobie po prostu porobić. Teraz może zagrajmy te 150. Generalnie ja bardzo lubię ruskie czołgi, także no. W te 150 mi chyba zostało tylko robienie KW3, czy tam KV3. No. To jedziemy z tematem. Mam nadzieję, że ta bitewka też siądzie. Jak nie siądzie, to trudno.
A tak, co u was słychać ciekawego? Jak tam wasze tutaj świąteczne paczuszki wypadły? Bo ja, o ile się nie mylę, to mam wszystkie czołgi i ósemki i te niższych tierów oprócz tego obiekta z podwójnym działem. Także powiedzmy, że jestem zadowolony, ale chciałbym mieć czołg premium z podwójnym działem. Chociaż mam wrażenie, że może się on jeszcze pojawić osobno w sklepie premium. Bo na przykład mam tego SU, który był z maratonu, który był w sklepie premium. O, w ogóle WOTA mi zalogowało. Ale mam na szczęście nagrywanie ekranu, więc... Pojedziemy sobie może na magazyny. To jest niegłupi pomysł, zważywszy na to, że... co oni tam mają, co najwyżej oni. Ten KV85 czy VK to... Niespecjalnie się ich boję. Oni tylko możemy zaskoczyć. Te deki się ustawią na bank na tych platformach. Tu i tu. Tam jest, no, tam jest gdzieś ta górka. Także ja myślę, że śmiało mogę tędy jechać. O czym ja wcześniej mówiłem? A, o czołgach, które mi wypadły. Więc troszeczkę żałuję, żeby nie wypadł ten dwulufowiec, no ale trudno. Dwudziałowiec. Lufę to ma... Nie, czekajcie. Tak, lufa jest w karabinie, to jest działo akurat. No, więc troszeczkę tego żałuję, no ale nie można mieć wszystkiego. Chociaż prawie wszystko mam, bo w style wypadły mi wszystkie, jakieś tam inne pierdoły, więc no, ja jestem powiedzmy zadowolony. No i w ciul Golda dostałem i tego. W ciul Golda i w ciul Dni Premium, bo chyba około stówki teraz mi zostało. A kupiłem to jakoś na początku grudnia, więc no naprawdę, naprawdę jest dobrze. Dobra, czy wy już możecie mu się tutaj pojawiać? Dobra, tu mi nic nie powinno Ałka zrobić. No jak odbity? Ale też odbiłem. Dobra, ten kawał przejechał. VK też. No pokaż tyłek, pokaż. Jak nie ty, to kafał. No i znowu nie przebiłem go od tyłu. To jest w ogóle... Ale mógłbyś gościu mnie zasłaniać. Taka prośba. Dobra, ten zszedł. To jeszcze kafała fajnie byłoby wykończyć. Którego też tutaj mamy. Od tyłu zresztą. Jeszcze skup i strzel. O, rykoszet! Jezus! To ja wiem, że ruskie czołgi to rozrzutniki gnoju, ale bez przesady. Mógłbyś mi go nie zasłaniać, dobra. Gąś... Ej, nie. Nie. Ja bym to nazwał generalnie festiwalem raka. Bo odbiłem się dwa razy od fałki i dwa razy od KV1. KV1. Ale nie musi... A tu co poszedł za kalafior magiczny? Jejku, no tak easy. Ja miałbym już spokojnie z 1000 damage'a. Tylko się odbija wszystko. Pięknie. Te 6-7 miało przebicie. To jest to. Ty mnie nie przebijesz w garnek. Z tej strony może nie podjeżdżajmy. No. Się uspokój tam. Jest to troszeczkę rozrzutnik gnoju, no trzeba przyznać. No myślę, że tego nie trafię. Nawet jakby podjechał dość. O, trafiłem, ale w garnek. Czy on do mnie strzela z Golda? Dobrze, skoro ty z Golda, to ja z Golda. A te 8, ale sfokusowane na... Nie na mnie, więc jest nadzieja. Dolną płytę. Dobra, dolna płyta AT8. T3485 podjeżdża. Próbuję podjechać. Okej. Okay. Ładnie. Garneczek tego cymbała. Oni. No to jest ten czołg, którego ja się cykałem. Czołgu i konfrontacji z nim, więc walę do niego z Golda, żeby aby na pewno przebić.
Nie chcesz się cofnąć, troszeczkę wychylić bardziej? A, czyli chcesz jednak. No dobra, nie w ciebie celowałem, ale spodziewałem się, że wyjedziesz. No i on mnie dojechał, ale WN bardzo, bardzo korzystny jak na moje, nazwijmy to, standardy grania w czołgi. Także super, fajna bitewka siadła. I właśnie taki wynik bardzo mi tutaj boostuje moje... mój WN. Moje, powiedzmy, takie umiejętności, które gra weryfikuje. Dobra, zagrajmy sobie T29. Czy ja mam coś do zbadania, czy ten czołg już leci po fulla? Ten czołg leci po T32. No dobra, no to go. To go. No to widzicie, dwie fajne bitewki, jedna nawet powiedziałbym bardzo dobra. Ciekawe jak teraz nas zrzuci. I wcale nie zrzuciło nam tak, nas tam tak korzystnie, bo nie byliśmy chyba na topce. Także i tak dobrze, i tak dobrze. Chociaż szkoda, że ten Oni miał tą możliwość ściągnięcia mnie, bo gdyby na przykład zmisował, ja bym oddał co najmniej jeden strzał jeszcze w jego kierunku. No i szkoda, że te pierwsze strzały na mnie siadły, no ale nie można mieć wszystkiego. Okej. Okay. No i rzuciło nas na, powiedzmy, topkę. No to jest topka. To jest topka, bo siódemek jest ile? 5? 5 siódemek. Co jest w przeciwnych siódemkach? AMX? Czy to już jest magazynek? Nie jestem pewien. I'm not sure about this. No i King Tiger C. Czyli taki, powiedzmy, zwykły Tiger, tylko fajnie obmalowany, którego też zresztą mam z Twitch Prime'a. Ale nim nie gram. Ja generalnie mam koło 80 chyba czołgów premium, którymi raczej nie gram, więc szkoda. Marnują się u mnie. Pojedziemy sobie na lewo, na moją ulubioną pozycję. Ostatnio grałem tutaj. Nie jestem pewien, czy też nie T29. I bardzo, bardzo fajnie blokowałem tutaj ten wąwóz. Tylko chyba suma summarum przegraliśmy. Ja co prawda przytrzymałem cały wąwóz i go wyklirowałem, bo przyjmowałem strzały na siebie. One się odbijały, oczywiście ja ich niszczyłem, ale moja ta flanka, nazwijmy to, i cała prawa flanka przegrały i zrobili mi plecy. Ale ja mówię, no fajnie jest wygrywać, fajnie jest mieć ten win ratio na dosyć wysokim poziomie, ale mi to wcale aż tak nie przeszkadza, więc... King Tiger C jest po mojej stronie na pewno i AMX pewnie też się kula, chociaż heavy tanki raczej powinny jechać całkiem na prawą flankę. Ja jestem dzbanem jeszcze tędy, ale to tylko dlatego, że lubię tą flankę. Nasza prawa flanka generalnie chyba padnie, bo ten KV2, o ile ma trolla, pewnie ma. Nie zrobi raczej nic wiele. Fajnie ustawił się T3-4. Nie mają szansy mi tutaj przebić. Ale ja, jeżeli nikt nie wyspotuje, tutaj też nic nie zrobię. I podjeżdża. Wiecie co, to już jest chyba dobry moment na zmianę flanki. Jestem też AMX i to chyba będzie jedna z tych bitew, które my sromotnie przegramy. Chociaż nie mogę się załamywać od razu. No i mam nadzieję, to tak troszeczkę z innej beczki, że te pancerne wtorki z mojej strony to raczej wypalą. Bo ja jak zwykle mam bardzo słomiany zapał, w sensie mam na coś ochotę, tak jak było z YouTube'em, generalnie mam na myśli o... Czemu używam słowa generalnie wtedy, kiedy ono nie jest stosowne? Jeżeli chodzi z YouTube'em, to tak jak widzieliście z Minecraftem Hardcore, sobie zacząłem tą serię i sobie tak ją niespodziewanie przerwałem z jakiejś głupoty, bo co tam się stało z Minecraftem? Stało się to, że wykrzaczało mi po prostu nagrywki. To był dla mnie główny powód, żeby tego nie robić dalej. Czy to jest dobry powód? Na nie mnie oceniać. Dobra, mam nadzieję, że nic tutaj po prawej nie ma i nie dostanę niepotrzebnych strzałów.
chyba nie ma, ale i tak coś mnie widzi. O, ty tamtaj przejść 4 sobie próbuj. No, ale jak pancer to już może mi zrobić, o. Bo może i robi. Cromwell sobie przyjechał tędy. Nie no, mam nadzieję, że tam nic nie ma. Ja jestem w takiej no, nieciekawej pozycji, bo mogą mi tędy wyjechać. No i cała prawa flanka także przegrała, także też świetnie widzę. Wyszło. Ja stąd już za bardzo się raczej nie ruszę. Chociaż może spróbujmy. Chociaż tu pamiętam, był właśnie jak pancer. Ale dobrze, nie zrobił mi krzywdy, najważniejsze. Ale jest Type 64, który bardzo szybko strzela i będzie mi tą dupę tutaj teraz bił. Odbił się ode mnie, no i pięknie. Dobra, T-34 tędy jechało ostatnio. Więc fajnie byłoby... Pleców im raczej nie zrobię. Z tej strony. Czy mogę tędy objechać? No teoretycznie fajnie by było. No, ready to fire, ale... Jak pancer to troszeczkę mnie tutaj zaskoczył, nie ukrywam. Nie spodziewałem się po... tej strony. No dobra, mam nadzieję, że... za chwilę zniknę. I coś tu jeszcze zdziałam. Nie ma tragedii, da się to ugrać. Ale... Coś mi widzi. Type 64? Pewnie tak. Oczywiście, że Type 64. Ja tylko jeżdżę i odbijam go. Aha. Type. Dalej type. Jak pancer padł? Spoko. Ja wyjadę AMX-owi na plecy. Więc może coś się da radę tutaj ugrać. V-kę podjeżdżę. Ogólnie to są czołgi na ogryskach. Raczej na strzała je mam większość. Jakaś V-ka tu podjeżdża od pleców. Czy on mi robi plecy rzeczywiście, czy nie? Mam wrażenie, że tak. Mam wrażenie, że robi. Czekajmy 10 sekund. Jeżeli się nie pojawi, to... Dobra nasza. No dobra, nie pojawił się. Coś mnie widzi. Type 64. A jednak V-ka. Jednak V-ka. Jednak V-ka. Ja się muszę skupić na jednym celu. Wszystkich... No, no i super. No i to jest ta bitwa, o której mówiłem, że może nie siąść. Nie skupiłem się do końca, byłem w kijowej pozycji. Mogłem jednak zostać na lewej flance. Bo i tak ani na środku nic nie zrobiłem. No nic, absolutnie nic nie zrobiłem. A szkoda. No cóż, to by było chyba na tyle, powiem wam. Ja wam bardzo podziękuję serdecznie za uwagę. Powrót do garażu. Tym obiektem wygraliśmy. No pewnie już wygraliśmy. Ja już sobie nawet tego bonusa wziąłem. Nie? Wziąłem czy nie wziąłem? Tak, wziąłem. Nie, to nie jest ta bitwa. My żeśmy przegrali tą bitwę w C150? Dlaczego? Kappa przejęli, tak? Gdzie tu jest napisane, jaka jest ten... powód przegrany i zdobyto bazę. Ja pierdykam, no szkoda, szkoda. A, pokażę wam jeszcze może te moje świąteczne pierdoły, albumy. No ten mam cały akurat, ten mam cały, ten mam cały. Ten brakuje mi tylko 13. Ten mam cały i ten mam cały, także no. Także no. No cóż.
takim razie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia już w następnych bitwach. Trzymajcie się. Cześć.